wśród materiałów dodatkowych do tego kursu są specjalne nagrania na temat pasji. Jeśli tych nagrań jeszcze nie znasz, bardzo polecam, żeby to uważnie przesłuchać. Innym elementem, który składa się na sukces firmy, to znajomość ludzi, chęć służenia im, poprawnie wybrana grupa docelowa. Będziemy ten temat wałkować w ciągu najbliższych miesięcy. Świetna znajomość wybranego rynku, skuteczny plan marketingowy, umiejętność delegowania, cierpliwe czekanie na żniwa. Coś, co ja nazywam aktywną cierpliwością. Bardzo ważny element. Są właściwie trzy rodzaje cierpliwości. Generalnie rzecz biorąc, żyjemy w bardzo niecierpliwych czasach. Ludzie oczekują natychmiastowych zmian, domagają się szybkich rezultatów. Do tej szybkości przyzwyczaił nas XXI wiek. Przekręcamy kontakt i zapala się światło. Włączamy komputer i chcemy natychmiast coś zobaczyć na ekranie. Podnosimy słuchawkę, chcemy od razu usłyszeć głos osoby na drugim kontynencie. Nasz samochód startuje zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Może nas zawiedzie tam, gdzie chcemy, no chyba, że nie, ale generalnie rzecz biorąc możemy się tego spodziewać. Jednak trzeba czasu, żeby zdobyć sukces w jakiejś dziedzinie i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Przyjrzyj się znakomitym atletom, biznesmenom, pisarzom, aktorom, profesorom. Mogłoby się wydawać, że sukces spadł na nich znienacka, bo nagle czytamy w gazetach o ich osiągnięciach, ale zanim dostali te wieńce laurowe, upłynęły lata pracy i poświęceń, lata cierpliwości w realizacji planów. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Powodzenie nie jest szybkim rezultatem jakiegoś określonego działania. Powodzenie przychodzi do wytrwałych i ogromnie ważne, żeby tą wytrwałość sobie pielęgnować. Te trzy grupy ludzi to pierwsza grupa, która stosuje w życiu maksymę teraz albo nigdy. Kiedy zamówią coś w restauracji, chcą potrawę mieć natychmiast, kucharz nie zaczął jeszcze gotować, a oni już dzwonią widelcem w talerz. Kiedy coś, co im obiecano, się odwlecze, wpadają w złość. Sami robią wszystko bardzo szybko, szybko podejmują decyzje, szybko myślą, szybko mówią. Kiedy z kimś rozmawiają, to często wpadają rozmówcy w słowa, nie mogą się doczekać, kiedy skończy. Kiedy coś zawędruje do ich skrzynki e-mailowej i nie pamiętają, że to sami się zapisali na tą listę ze złością, oskarżają o spam. Szybkość jest dla nich tak ważna, że często w imię szybkości poświęcają jakość. Wydaje im się, że szybkie wykonanie ma zawsze tak wielkie zalety, że braków nie warto zauważać. Jeśli są to ludzie ze sporym wykształceniem, z ogromnymi zdolnościami, z doskonałym przygotowaniem zawodowym, często mijają się z sukcesem, mimo tego, że stwarzają na zewnątrz pozory, że mają właśnie bardzo dużo tego sukcesu. Często ryzykują, chwytają się jakieś okazje, ale równie często rezygnują z tego, bo wcześniej nie widzą natychmiastowych efektów. Druga grupa to ludzie ogromnie cierpliwi, anielsko cierpliwi. Ich mottem jest, co ma być, to będzie. Czekanie ich wcale nie męczy, a już na pewno nie wścieka. Mówią, że na wszystko przyjdzie czas, a jeśli nie zdążą tego zrobić dzisiaj, to przecież zawsze będzie jutro. Ci ludzie są uzbrojeni w cierpliwość po zęby, nie lubią nowości, boją się ryzyka, nie zabierają się za żadne nowe okazje. Dopiero kiedy wielu innym się uda w jakiejś dziedzinie, dopiero wtedy ostrożnie podążają ich śladami. Życie cierpliwych ludzi jest bardzo spokojne, pozbawione niespodzianek. Z biegiem czasu staje się łatwe do przewidzenia. No i oczywiście jest dość nudne. Trzecia grupa to ludzie aktywnie cierpliwi. To jest inny rodzaj cierpliwości niż ta anielska cierpliwość. Taki rodzaj cierpliwości sprzyja sukcesowi. Ludzie z tej grupy wiedzą, że niecierpliwość to nie popłaca. Zdają sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy wymagają czasu, ale zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby wykorzystać czas maksymalnie. Ci ludzie ważą swoje decyzje, ale ich nie odwlekają. Na wykonawstwo rezerwują sobie sporo czasu, ale jeśli czegoś się już podejmą, to nie odkładają na jutro niczego, co powinno być zrobione dzisiaj, albo nawet tego, co może być zrobione dzisiaj. Można na nich polegać, że zapną sprawy w terminie. Zastanów się, do której grupy się zaliczasz. To ma ogromny wpływ na twój sukces życiowy. Jeśli się rozpoznajesz w grupie pierwszej albo w drugiej, nie zaliczasz się do większości. Czy chcesz jednak być taki jak większość? Chyba nie. Postaraj się zmienić swoje nastawienie do życia tak, żeby się znaleźć w tej trzeciej grupie aktywnej cierpliwości. To oczywiście wiąże się z tym kursem. Mówiłam poprzednio, żeby nie oczekiwać cudów w ciągu tygodnia. Ważne, żeby być aktywnie cierpliwym i zdać sobie sprawę z tego, że to
jest prawdziwa szkoła biznesu, przez którą przechodzisz. I zajmie ci trochę czas, zanim nauczysz się, w jaki sposób prowadzić dynamiczny rozwój firmy. Niecierpliwość może ograniczyć twoje szanse na powodzenie. Kiedyś ludzie wybiorą się w inne galaktyki, wymyślą lekarstwa na dzisiaj nieuleczalne choroby, czasy staną się jeszcze bardziej niecierpliwe, a w biznesie jedno się nie zmieni, bo największe sukcesy będą w dalszym ciągu osiągane przez tych, którzy są aktywni i cierpliwie będą czuwać nad swoimi planami. Ogromnie ważne. Ta aktywna cierpliwość to jeden z głównych składników twojego sukcesu. Jest jeszcze inny ważny składnik, o którym chcę mówić jeszcze teraz w pierwszej sesji. To chyba najważniejszy składnik, twoje główne wartości życiowe. Dlatego poprosiłam, żebyście te wartości życiowe zdefiniowali jeszcze przed tym webcastem, bo to jest bardzo, bardzo ważne ćwiczenie. Kiedyś to ćwiczenie prowadziłam w czasie webcastu, ale to jest zbyt ważne, żeby po prostu przelecieć. Ale mam nadzieję, że każdy z was już określił te swoje wartości. To jest podstawa, to jest podstawa. Prawdopodobnie macie te konflikty. Ja kiedyś zrobiłam sobie taki sprawdzian i okazało się, że te wartości, które chciałam, żeby były na najwyższym miejscu, to wcale nie były na najwyższym miejscu. Okazało się, że mimo tego, że miałam już piękne idee i byłam dość zaawansowana w moim rozwoju, już nawet uczyłam tego, to jak się okazało, kiedy zrobiłam sprawdzian, to byłam trochę do tyłu z takimi rzeczami jak spójność wewnętrzna. Spójność wewnętrzna w moim wypadku nie była nawet w pierwszej piątce. W tej chwili jest na głównym miejscu pierwszych trzech najważniejszych rzeczy. I ważne jest, żeby każdy z was taki sprawdzian zrobił, bo ten sprawdzian pomoże wam odkryć te rzeczy, które są ważne dla was, a o których nawet nie zdawaliście sobie sprawy. Będziesz mieć możliwość dość prostego, matematycznego wyliczenia, w jaki sposób podejmujesz codziennie decyzje. I ważne, żeby te decyzje wziąć pod uwagę, bo żeby twoja firma, a ciągle mówimy o rozwoju firmy, firmy jednak nie da się oderwać od naszego codziennego życia, ważne jest, żeby tą firmę planować w taki sposób, by ona szła w zgodzie z tym, co naprawdę jest dla nas w życiu ważne. Kiedy wiesz, co jest twoją główną wartością, to pomoże ci także, żeby stworzyć tą misję, wizję, o której mówię, będziemy tworzyć dzisiaj. I ta wizja musi być stworzona w oparciu o twoje wartości. Inaczej będzie czymś abstrakcyjnym i nie będzie zgodna z tym, co to jest dla ciebie najważniejsze. A teraz mamy zabawę. To jest właściwie główne zadanie dzisiejszego webcastu i właściwie prawdziwa zabawa. Wybierzemy się w tej chwili w podróż balonem. Ale najpierw opowiem ci historię. W pewnym mieście rozpoczęto budowę w samym centrum, jak to zwykle na początku budowy. Pełno było tam buldożerów, różnego rodzaju maszynerii. Całe miejsce było oddzielone płotem, przez który można było widzieć pracowników uwijających się przy budowie. Jakiś mężczyzna, który przechodził tamtędy często, był bardzo zaintrygowany, co się dzieje. Kiedy nadarzyła mu się okazja, bo spotkał jednego z pracowników na tej budowie, zapytał: panie, co wy tu robicie? Na co ten odpowiedział: ja tu jestem murarzem, płacimy cegły przy znoszeniu muru. Tutaj będzie mur z przodu. Ta odpowiedź tego pana nie zadowoliła, ale nie miał kogo zapytać więcej szczegółów, więc machnął ręką. Kilka dni później znowu przechodził koło tej budowy, znowu zauważył blisko płotu innego pracownika i znowu zapytał: proszę pana, co pan tu robi, co robicie? Na co ten odpowiedział: o, ja tu jestem kierownikiem budowy, tutaj na froncie zarządzam 30 ludźmi, żeby pan wiedział, ile jestem wszystkim urwania głowy. No i sobie poszedł. Ta odpowiedź także nie zadowoliła naszego przechodnia, bo on w dalszym ciągu był ciekawy, co oni tam robią. Kiedy więc po kilku dniach znów tamten przechodził, ogromnie się ucieszył, kiedy nadarzyła mu się okazja, żeby zapytać jeszcze jednego pracownika: panie, co wy tu robicie? Tym razem spotkała go zupełnie inna odpowiedź, bo oczy tego człowieka dosłownie rozjaśniły się i nie mógł uniknąć podekscytowania. Ten powiedział: niech pan sobie wyobrazi, my tutaj budujemy katedrę. Panie, niech pan spojrzy. Wyciągnął rękę na ten rozgrzebany plac budowy na robotników, powiedział: tutaj będzie katedra. Pomyśl, każdy z tych trzech zapytanych mężczyzn był zatrudniony przy tej samej budowie, przy budowaniu tego samego obiektu, a tylko jeden zdawał sobie naprawdę sprawę z tego, co oni tam tworzą, na tyle, żeby o tym pamiętać, żeby powiedzieć, co robią. I co ten facet tak naprawdę miał, że zaświeciły mu oczy i powiedział z podekscytowaniem: budujemy tutaj katedrę? Co on miał?
miał wizję, po prostu widział to, prawda? Tak łatwo jest zapomnieć w natłoku zdarzeń, kiedy z dnia na dzień po prostu załatwia się jedną bieżącą sprawę za drugą. Zapominamy łatwo o tym, co właściwie budujemy, do czego zmierzamy. Zastanów się, czy ty wznosisz mur w swoim życiu, czy budujesz swoją własną katedrę. Czy twoje oczy się świecą na samą myśl o tym, jak będzie to wyglądać, kiedy już skończysz to budować, czy tak naprawdę nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, co budujesz i jak to coś będzie wyglądało. A więc ogromnie ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak to będzie wyglądać, kiedy będzie już skończone. Więc twoim pierwszym zadaniem w czasie tego kursu jest stworzenie swojej wizji, twojej własnej wizji. Więc zakasaj rękawy, weź pióro do ręki albo dłówek, albo długopis, stwórz stronę w swoim ulubionym programie komputerowym, jeśli piszesz przy komputerze i zacznij pisać. Będziemy tworzyć twój idealny scenariusz na życie. Poprowadzę cię przez ten scenariusz właśnie w tej chwili. Tutaj nie chodzi o cele, a dzisiaj pójdziemy głębiej. Pamiętaj, że kiedy sięgasz po gwiazdy, być może nie uda ci się na tą gwiazdę dostać, a już samo to, że starasz się mierzyć wysoko, sprawi, że oderwiesz się od ziemi. Wszystko zawsze zaczyna się od tego, żeby wiedzieć, co naprawdę chcesz. Jak długo nie potrafimy precyzyjnie opisać, co chcemy, to znaczy, że nie wiemy dokładnie, co chcemy. Tak jak przy budowie katedry najpierw powstaje szkic i dokładny rysunek wszystkich elewacji, dopiero potem plan, dopiero potem zaczyna się budowanie. Większość ludzi przy biznesie zaczyna od budowania, a później dopiero się dziwią, dlaczego planów nie da się dopasować do tego, co się budowało. Zacznij budować, biorąc pod uwagę swoje idealne życie. W biznesie powinno być podobnie jak w budowaniu katedry. Najpierw szkic, potem dokładny rysunek wszystkich elewacji, potem plany, dopiero wtedy budujesz. Ludzie często mają swój własny biznes plan, na ogół te plany nie mają większej wartości, bo przeważnie zostały one stworzone tak, żeby je mieć. Ktoś nam powiedział, że trzeba mieć biznes plan, więc stworzyliśmy biznes plan. Przeważnie się do tych planów rzadko kiedy, jeśli w ogóle, zagląda. A więc z tym idealnym scenariuszem będzie zupełnie coś innego. Będziesz do tego zaglądać często. Tak czy siak zacznij od wizji, od tego dokładnego obrazu, co budujesz. A więc wyobraź sobie siebie i swój biznes, powiedzmy, za 5 lat. Za 5 lat. Jak wszystko pójdzie dobrze, po twojej myśli, dokładnie tak, jakbyś chciał albo jakbyś chciała, dokładnie tak, jak powinno pójść, kiedy wszystko się uda, puść wodę wyobraźni. Puść wodę wyobraźni. Jak to wszystko będzie wyglądać? Jak to wszystko będzie wyglądać, kiedy już wszystko będzie gotowe, kiedy twój biznes osiągnie ten szczebel rozwoju, na którym chcesz się znaleźć? I to nie tylko twój biznes, bo w końcu biznes budujemy nie dla samego biznesu. Jeśli mamy biznes, który wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał, prawdopodobnie to wpływa na całe twoje życie, prawda? A więc w jaki sposób będzie wyglądało twoje życie? Wyobraź sobie, że wsiadasz ze mną do magicznego balonu powietrznego. W podróż w czasie i widzisz siebie za 5 albo za 10 lat. Wiem, że na początku trudno to sobie wyobrazić, więc zróbmy na razie malutką praktykę, ponieważ jest o wiele trudniej wyjść z wyobraźni w przyszłość niż w przeszłość. Tak dla rozgrzewki udałem się najpierw w wędrówkę w przeszłość. Wsiadaj do mojego czarodziejskiego balonu. Usiądź wygodnie. Mam nadzieję, że masz ze sobą ciepły sweterek, bo na górze może być chłodno, na wysokościach. Będziemy się poruszać po tej mapie czasu. A więc uwaga, lecimy. Cofamy się w czasie. Popatrz, właśnie mijamy wczorajszy dzień. Pamiętasz, co było wczoraj? Chyba tak. Widzisz siebie, wszystkich ludzi, wszystkie zdarzenia z wczorajszego dnia. Teraz zobacz, o, ubiegły tydzień. Rozpoznajesz te zdarzenia? W większości z tych zdarzeń jeszcze nie zapomniałeś. O, tu jeszcze coś. O, to zapomniałeś, prawda? Popatrz. Lecimy dalej w przeszłość. Lecimy dalej w twoją przeszłość. Z tej wysokości widzisz już cały poprzedni miesiąc. Cały poprzedni rok. Tak jakbyś... Jakby cały ten rok rozpościerał się przed tobą. Od ubiegłego stycznia po grudzień. Całkiem niezły ten rok był, prawda? Można zrobić o wiele lepiej. Gdybyś tylko wiedział, w jaki sposób wydobyć z siebie to, co wiesz, co naprawdę w sobie jest, co chciałbyś zmienić? Co chciałbyś zmienić, gdybyś wiedział, w jaki sposób to możesz wydobyć? Co chciałbyś zmienić? Co chciałbyś zmienić w porównaniu z tym, co było w ubiegłym roku?
co chciałbyś zmienić w swoim życiu? Zapisz to. Zapisz teraz. Okej, lecimy dalej, cofając się w twoją przeszłość. Oto twoja młodość. Widzisz siebie jako młodego chłopaka, młodą dziewczynę. Może nawet rozpoznajesz z daleka swoją pierwszą miłość. Pamiętasz swoje marzenia z tamtego okresu? Co się stało z twoimi marzeniami? Czy dalej jeszcze za nimi podążasz? Czy pamiętasz, co było twoimi marzeniami? Czy pamiętasz swój najważniejszy dzień w życiu w tamtym okresie? Podjęcie pierwszej pracy, ukończenie studiów, może urodzenie swojego dziecka? Widzisz ten dzień tak, jakby się to działo w tej chwili, właśnie teraz. Wszystko widać jak na dłoni, bo cofasz się w przeszłość i widzisz to, prawda? Łatwo to zobaczyć. Równie łatwo jest zobaczyć coś, co dopiero się wydarzy. Równie łatwo. Wszystko, co się dopiero wydarzy, można równie łatwo zobaczyć. A więc zobacz. Zawracamy teraz naszym balonem, ostro przyspieszamy, mijamy znowu twoje młodzieńcze lata, zbliżamy się do czasu teraźniejszego, minęliśmy już ubiegły tydzień, minęliśmy wczorajszy dzień, mijamy dzisiejszy dzień. Teraz przed nami rozpościera się widok na całą twoją przyszłość. Widzisz siebie za rok. A tam trochę dalej, na horyzoncie, to ty za 2 lata. Lecimy jeszcze dalej. Pomyśl, co będzie się działo za 2 lata. Całe twoje życie będzie wyglądać tak, jak w tej chwili je widzisz. Za 5 lat twoje życie będzie wyglądać tak, jak je w tej chwili zobaczysz. Co zobaczysz w tej chwili? Wyobraź sobie, że tylko to, co zobaczysz, właśnie się uda. Widzisz przed sobą dokładnie to, co chciałeś widzieć. Czy wiesz, co chciałeś widzieć? Co chcesz widzieć? Wszystko to, co się udało. Wszystko to, co jest dokładnie tak, jak chcesz. A więc opowiedz mi, jak to wygląda? Jak to wygląda? Opisz w tej chwili. Opisz jak najdokładniej to, co widzisz. Opisz jak najdokładniej, co widzisz w tej idealnej przyszłości. Na początek, gdzie prowadzisz swój biznes? Czy masz już swoją własną firmę gdzieś na zewnątrz? Czy może prowadzisz biznes z domu? Czy to duża firma, czy mała? Może jesteś w tym samym miejscu, gdzie byłeś tutaj przedtem? Tylko, że tym razem ten budynek może należy do ciebie, bo kupiłeś, a może nie. Pamiętaj, że jesteśmy w tej chwili 5 lat do przodu, albo 10, od ciebie zależy. Wszystko się może zdarzyć w czasie najbliższych 5 lat, jeśli się tego naprawdę chce. Jeśli naprawdę się do tego przyłożysz. A więc co chcesz? Gdzie jest ta twoja firma? Jak wygląda? Jak wygląda twoje miejsce w pracy? Czy widzisz swoje biuro? Jak się w nim czujesz? Czy widzisz wejście, meble, urządzenia, ludzi, biurko, półki, kwiaty, obrazy na ścianach, dokumenty? Opisz jak najdokładniej. Weź tę kartkę papieru i pisz. Pisz jak najwięcej. W tej chwili pisz łącznie z kolorem ścian. Opisz, co widzisz. Ja w tej chwili mam biuro z białymi ścianami, z czarnymi meblami. Zawsze chciałam mieć właśnie czarne meble i białe ściany. No ale wracamy do twojego marzenia. Widzisz tam klientów, współpracowników, partnerów. Kim są twoi klienci? Co mówią o twojej firmie? Co mówią o tobie? W jaki sposób wyrażają wdzięczność za to, że mają okazję do tego, aby od ciebie kupować? Bo są ogromnie wdzięczni, prawda? To powinno być w twoich planach. Tak, w przyszłości będzie tak, że nie tylko nie będziesz się musiał uganiać za klientami, ale klienci będą się uganiać za tobą i będą wyrażać wdzięczność za to, że mają możliwość kupowania od ciebie. A więc co mówią o tobie do swoich znajomych? Jakich słów używają, opisując swoje doświadczenia z tobą? I jakie to wywołuje w tobie uczucia? Opisz te uczucia, które są wywołane przez klientów, którzy o tobie tak dobrze mówią. W jaki sposób twoi klienci pomagają ci w rozwoju firmy? Pamiętaj, piszesz swój idealny scenariusz życiowy. Nie pora na to, żeby tutaj być sceptycznym, nie pora na to, żeby być realistą. Teraz masz okazję do tego, żeby puścić wodze fantazji i po prostu oddać się marzeniom o swojej idealnej przyszłości. W tej idealnej sytuacji, którą ja ci pomogę stworzyć, jak to wszystko będzie wyglądać? Powiedz mi, co jest twoim ideałem? W jaki sposób twój biznes będzie wpływać na życie klientów? To bardzo ważne pytanie. Odpowiedź na to pytanie jest szalenie, szalenie istotna, więc odpowiedz jak najbardziej szczegółowo. W jaki sposób ty i twój biznes będziecie wpływać na życie swoich klientów?
i odpowiedź tej w konkretny sposób. Nie, na zasadzie o, będziemy wpływać pozytywnie. Jakie zmiany zaistnieją w życiu Twoich klientów? Teraz zwróć uwagę na Twoich pracowników, na współpracowników, na partnerów. Idealnej firmy nie uda Ci się zbudować bez pomocy innych. Nawet jeśli nie musisz zatrudniać pracowników, komuś musisz oddelegować dużo czynności. A więc kim ci ludzie są? Nawet jeśli jesteś malutką, jednoosobową firmą, masz jakichś tam partnerów, doradców, kim oni są? Jeśli masz większą firmę, zatrudniasz więcej pracowników. Kim oni są? I dlaczego dla Ciebie pracują? Przecież nie z przypadku, prawda? Jak ci ludzie wyglądają? Co można o nich powiedzieć na pierwszy rzut oka? Nasz balon zbliża się i masz okazję posłuchać, co oni mówią o Tobie. Co mówią o Tobie, kiedy nie zdają sobie sprawy z tego, że Ty możesz ich usłyszeć? Haha, ciekawe. Napisz, co oni o Tobie mówią. Co myślą o Tobie? Gdybyś mógł posłuchać ich myśli, a w tej chwili możesz, co oni o Tobie myślą? Jak się czują, pracując dla Ciebie? No a teraz powiedz, jak Ty się czujesz, kiedy słyszysz to, co oni mówią o Tobie? I zapisz to. Opisz dokładnie swoje uczucia. Nasz balon powoli zmierza teraz w kierunku Twojego przyszłego domu. Rodzina i życie osobiste także są częścią Twojej wspaniałej przyszłości. Ale ty powiedz, co widzisz? Jakie zmiany w Twoim życiu spowodowała Twoja świetnie rozwijająca się dynamicznie firma? Co w Twoim życiu zdecydowanie się poprawiło? Masz więcej czasu, bo potrafisz swoim czasem świetnie gospodarować, dużo delegujesz. A więc co robisz teraz z tym czasem? Co robisz z tym czasem, który teraz masz? Pewnie masz też znacznie więcej pieniędzy. A więc co robisz z tymi pieniędzmi? Co tworzysz? Czy tworzysz coś innego poza budowaniem swojej firmy? Jeśli tak, to co? Stać cię na działalność charytatywną w takim wymiarze, że kiedyś cię na pewno nie było stać. A więc co się angażujesz? Komu pomagasz? W jaki sposób? Może podróżujesz? Jeśli podróżujesz, dokąd? Kupiłeś nowy dom? Jak wygląda? Opisz ten dom jak najdokładniej. Jak wygląda Twój nowy dom? Czy widzisz swoich przyjaciół? Masz ich wielu. Teraz prawie każdy chce być teraz Twoim przyjacielem, ale jesteś wybredny i wybierasz sobie przyjaciół. Kim są Twoi przyjaciele? Co mówią o Tobie poza Twoimi plecami? Jesteś chyba szczęśliwym człowiekiem, prawda? Co sprawia, że jesteś teraz naprawdę szczęśliwym człowiekiem? Czym to się różni od tego, co było kiedyś? Na czym polega to, że się czujesz szczęśliwy? Co daje Ci poczucie szczęścia? Co daje Ci poczucie szczęścia? I wracamy balonem z tej wyprawy w przyszłość do dnia dzisiejszego. Wracamy z powrotem do naszej telekonferencji, do naszego webcastu. Ale nie obawiaj się, bo w każdej chwili możesz wsiąść ten prywatny balon. Mam nadzieję, że zechcesz to zrobić jak najczęściej. Wybiegaj myślą w przyszłość i planuj, bo będziesz mieć ciągle dostęp do tego nagrania. Ktoś mądry powiedział, że jedna godzina spędzona na planowaniu zwróci się czterokrotnie. Idealny scenariusz życiowy to jest coś, co stworzysz w oparciu o swoje notatki. Ten idealny scenariusz powinien liczyć nie mniej niż jedną stronę maszynopisu, ale nie radzę Ci pisać więcej niż dwie, trzy strony maszynopisu. Bo chodzi o to, że jeśli będziesz mieć zbyt dużo drobnych szczegółów, nie będziesz tego czytać dokładnie. Możesz zrobić z tego długi, bardzo dokładny scenariusz, który może mieć kilka albo nawet kilkanaście stron, ale z tego zrób taką destylację do jednej, do dwóch stron i to nazwiemy idealnym scenariuszem. Bo chodzi o to, żeby ten dokument nie był zbyt długi, bo im więcej czytania, tym bardziej prawdopodobne jest, że nie będziesz tego czytać. A Twoim kluczem będzie teraz stworzyć taki idealny scenariusz, który będziesz czytać, często przeglądać i redagować. A im dłuższy, im więcej do redagowania, tym trudniej to robić często. Chciałabym, żeby każdy z Was zajął się tym, nie tylko stwórz to, bo stworzyć ten idealny scenariusz to jest kwestia po prostu zapisania tego, co dzisiaj już każdy z Was przeszedł przez tą w czasie tej podróży i zapisania tego. Ale chodzi o to teraz, żeby przeglądać to jak najczęściej, może nawet codziennie. W ciągu najbliższego miesiąca najlepiej, jeśli będziesz to przeglądać codziennie i codziennie będziesz to redagować i dodawać szczegóły, ubarwiać to. Bo im bardziej wyraźnie widzisz tą swoją przyszłość, im bardziej krystalicznie ta wizja przed Tobą się otwiera, tym bardziej prawdopodobne jest, że właśnie to osiągniesz.
Najlepszą formą sprawdzianu twojego własnego postępu będzie śledzenie, jak wiele chcesz od życia. Im więcej chcesz, tym więcej dostaniesz. A im więcej chcesz, to także tym więcej będziesz w stanie dać innym. Więc nie obawiaj się tutaj o samolubność. To nie jest wcale samolubne albo egoistyczne, żeby dużo chcieć, bo im więcej chcemy, tym więcej dostajemy i tym więcej możemy dać innym. To będzie twoja główna wizja życiowa i z tej wizji wykluje się twoja wizja biznesu. Dlaczego wizja jest tak ważna? Bez wizji tracisz z oczu to, co najważniejsze. Bez wizji twój biznes staje się tylko obowiązkiem. Bez wizji trudno porwać innych. Nie można śledzić rezultatów. Łatwo machnąć ręką, zrezygnować. Dlaczego ty się poświęcasz temu, co robisz? To, co właściwie budujesz? To jest ta twoja wielka katedra. Kiedy zwracasz się do kogoś z prośbą o pomoc, też musisz w jakiś prosty, szybki sposób wytłumaczyć im, co właściwie budujesz. I im bardziej porywająca ta wizja jest, im bardziej odbitna, im bardziej odważna, im większa, im więcej widzisz, im więcej chcesz zdziałać, im większy wpływ chcesz wywrzeć na większą ilość osób, tym więcej osób zechce ci pomóc. To ogromnie ważne, żeby stworzyć tą wielką, wielką wizję. Powtarzam, wielką wizję. Mówiłam poprzednio, że największa okazja jest wewnątrz ciebie. Tą okazją jest twoja umiejętność tworzenia wizji. Twoja wizja jest kluczem do twojego sukcesu. Jak się za to zabrać? Chciałabym, żeby każdy z was zaczął pisać dziennik. Tony Robbins kiedyś powiedział, życie warte przeżycia jest także warte zapisania. Autobiografia na bieżąco to właściwie twój coś rodzaj pamiętnika. Prosty sposób na mierzenie rezultatów to po prostu zapisywanie własnych myśli, komentarzy. To może być zwykły notes, nic w jakiejś drogiej okładki, to może być po prostu notes albo nawet kilka notesów, które możesz mieć przy sobie. Ja na przykład mam zawsze notes ze sobą w torebce, mam notes w sypialni, mam notes w living roomie. Chodzi o to, żeby mieć coś do pisania zawsze w zasięgu ręki. Zapisuj codziennie swoje przemyślenia, problemy, wyzwania, rozwiązania, pomysły, marzenia. Zapisuj. To jest świetny nawyk, który będzie później ogromnie przydatny, kiedy będziemy planować działalność marketingową. Zacznij pisać. Tworzyć swoją autobiografię na bieżąco. Zarezerwuj sobie czas. Ogromnie ważne, żeby nie przelecieć tego kursu, nie zaliczyć tylko. Chodzi o to, żeby ten materiał sobie naprawdę przyswoić. To nie są rzeczy wymyślone przeze mnie. Pamiętaj, nic nowego tak naprawdę tutaj nie ma. Większość tego, co ja tutaj mówię, to są rzeczy, które istnieją od lat, niektóre nawet od tysięcy lat. Ja tylko to zorganizowałam, uporządkowałam tak, żeby to było łatwo przyswoić. Jeśli nie masz 30 minut dziennie, żeby przyswoić sobie ten materiał, żeby zmienić swoje nawyki, żeby zacząć programować swoją własną podświadomość, prawdopodobnie ten kurs nie jest dla ciebie i prawdopodobnie nie zależy ci na sukcesie. Albo ja nie jestem taka dobra, a ponieważ ja wiem, że ja jestem dobra, a ty jesteś gotów, więc znajdziesz te 30 minut dziennie. Pracować nad tą wizją, zaostrzyć obraz tego, co będzie, zaostrzyć w swoim umyśle, co budujesz. Ta twoja katedra, którą budujesz, powinna się stać o wiele bardziej wyraźna. Wrócę jeszcze do tego samego wiersza, który zacytowałam na początku. Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano dwie drogi. Pojechałem tą mniej uczęszczaną. Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem. Wybierz tą mniej uczęszczaną drogą. Nie obawiaj się, zaryzykuj. To nie jest wielkie ryzyko. A więc swoje zadanie. Zdefiniuj swoje wartości, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Zdefiniuj swoje wartości. Sprecyzuj swoje marzenia, odgrzeb swoje marzenia, te stare marzenia, sprawdź, czy w dalszym ciągu o tym marzysz, jeśli nie, to masz nowe marzenia. Sprecyzuj swoje marzenia. Wszystko jest możliwe, w odpowiednim czasie, ale żeby to zrealizować, to co jest niemożliwe, musisz po prostu na to się porwać i zadecydować, co chcesz. Te niemożliwe cele są o wiele łatwiejsze do realizowania, niż takie sobie, bo realistyczne. Porwij się na niemożliwe, bo o wiele łatwiej jest realizować coś wielkiego. Napisz idealny scenariusz w oparciu o tą swoją wycieczkę. Co widzisz w swoim życiu w przyszłości? Spróbuj stworzyć misję swojej własnej firmy. To już będzie mowa o tym w ciągu następnej sesji. A więc zdefiniuj sobie wartości, sprecyzuj swoje marzenia, porwij się na niemożliwe. Pamiętaj, wielką wizję się realizuje o wiele łatwiej niż taką sobie. Stwórz swój idealny scenariusz, no i możesz sobie tutaj spróbować już tworzyć misję swojej firmy.
I to tyle na razie. Życzę Wam przyjemnej nocy. Do usłyszenia na następnym webcaście. Pa, pa.